Witam. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam prehistoryczną hybrydę psa i niedźwiedzia, która terroryzowała świat prawie 3 miliony lat temu. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość lub po prostu być na bieżąco, zostaw suba i dzwoneczek, a mi zrobi się milej. Zapraszam. Bohaterem dzisiejszego materiału jest Amficjon. Był to drapieżny ssak, który dorastał do różnych rozmiarów w zależności od gatunku, a największe z nich mogły osiągać prawie 3 metry długości i ważyć ponad pół tony. Dzięki takim rozmiarom nie miał sobie równych, jednak przez to nie mógł polować na zbyt szybkie i zwinne ofiary. Do tej pory jego szczątki odnaleziono w Ameryce Północnej, Południowej Afryce, Europie i Azji. Jest potocznie nazywany niedźwiedziopsem ze względu na jego dziwaczną anatomię. Był masywny jak niedźwiedź, przy czym jego zęby przypominały bardziej te u wilków. Początkowo sądzono, że był bliskim krewniakiem niedźwiedzi, jednak dziś naukowcy sugerują, że może należeć do jednej z najbardziej archaicznych grup psokształtnych. Za życia zwierzę prawdopodobnie prowadziło tryb życia taki jak dzisiejsze niedźwiedzie, żyjąc samotnie i będąc wszystkożerne, jednak z dominacją mięsa w swoim jadłospisie. Prawdopodobnie polował na duże zwierzęta, takie jak halikoteria czy entelodonty. Pierwsze amficjony pojawiły się we wczesnym miocenie około 17 milionów lat temu i wymarły w późnym pliocenie około 2,6 miliona lat temu. Jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij dać lajka i suba. To bardzo rozwija mój kanał. Na dziś to wszystko. Hej!